Niemalże zawsze rozpoczynam odcinki sentencją w poprzednim odcinku, ale dzisiaj będzie inaczej. I zanim przejdziemy do sytuacji, które są zawarte w dzisiejszym materiale i co oczywiście sugeruje miniaturka, musimy cofnąć się w czasie do 20 lutego, w którym to wszystko się zaczęło. To wtedy na kanał wleciał pierwszy odcinek z serii 2000 MMR o 2000 zł, który ówcześnie grałem na streamach. Challenge, który miał pokazać, czy jestem w ogóle w stanie grać w RLCS-ach, dlatego był on tak ciężki, ponieważ rozpoczęliśmy go miesiąc po rozpoczęciu się sezonu, a 2000 MMR-ów było wyznacznikiem nie tyle rankingu, co po prostu poziomu, na którym grali proplayerzy, bo jak sam już wspominałem w poprzednich materiałach, sam Squishy Muffins miał ledwo SSL-a. Dlatego też ten challenge z założenia nie był oparty na głupim i tępym wbijaniu MMR-ów, a na własnym progresie, żeby móc wbić te MMR-y. I widzieliście to wszystko w tych filmach, czy to patrząc na to, że analizowałem proplayerów, czy później wyciągając wnioski, czy robiąc jakieś mechaniczne rzeczy. Robiłem po prostu wszystko, co w mojej mocy, aby dorównać najlepszym, aby grać jak najlepiej i aby osiągnąć mój cel. Jednakże, jak to bywa zawsze, podczas takich wyzwań nie możemy mieć nad wszystkim wpływu i takimi problemami, które na dłuższą metę w głównej mierze przyczyniły się do mojego upadku psychicznego, były problemy z internetem oraz chociażby sytuacje teammate'owe, które, no jak sami wiecie, bywają okrutne. Dlatego też po 3 tygodniach niesamowitych starań, progresowania, oglądania powtórek, mechanicznego skillowania się, mimo wszystko widzieliście Patryka, którego psychika leżała na samym dnie i który pierwszy raz powiedział, że się poddaje. Kilka dni do końca challenge'u, a my lądujemy w momencie, w którym ja nie widziałem żadnej nadziei na to, aby z sukcesem ukończyć nasze wyzwanie i wygrać na tamten moment już 4000 zł. Więc ten odcinek najprawdopodobniej byłby swoistym pogrzebem, gdyby nie fakt, że zdawałem sobie sprawę z tego, że muszę podnieść się mentalnie. Dlatego też tamtego felernego wieczora 6 lutego po streamie, po tym grindzie, który był totalnie nieudany, zadzwoniłem do bliskiej mi osoby, która wsparła mnie mentalnie, podniosła na duchu, a następnie odpaliłem streama, w którym chodziłem po prostu po Krakowie i zbierałem energię i siły na to, aby wstać z kolan. Ponieważ pamiętajcie, po każdym upadku należy wstać, a po każdej burzy przychodzi słońce. Dlatego zmotywowany do działania widziałem, że trzeba zapomnieć o tym wszystkim, co działo się w przeszłości. Było tu i teraz. Zostało 3 dni do końca challenge'u, a ja wszedłem na tryb robota. Człowieka zaprogramowanego do tego, aby osiągnąć sukces. Człowieka, który w pełni sił, energii, motywacji i natchnienia siadł 7 lutego do komputerka z nadzieją, że odmieni losy tego challenge'u. Także moi drodzy, kod bruzuwa w sklepie, jeżeli chcielibyście kupić jakiś itemek, odpłatny coaching PW na Instagramie oraz niedawno odpaliłem program wsparcia na YouTubie, który działa jak kiedyś Patronite. Jeżeli ktoś bezinteresownie chce wesprzeć moją działalność na tym kanale YouTube, to będę dozgonnie wdzięczny i kłaniam się po same kule. A teraz lecimy kurwa z tym tematem. 1827 MMR-ów, dokładnie 173 ELO do tego, aby wbić nasze cudowne 2K. Także przejdźmy do spotkania pierwszego nierozgrzewkowego, bo już oczywiście były 2 winy, 2 losy i zobaczycie, że pierwsza bramka, która otworzy nam to spotkanie, była czymś, co dała nadzieję, co dało po prostu nadzieję, ponieważ po tym, jak zbiłem się w powietrze, pociągnąłem pięknego aeriala na top corner, na 1-0, no fantastycznie rozpoczęte to spotkanie i kolejna akcja, przeprowadzimy jakiegoś takiego kolejnego aeriala do prawej strony, do prawej części, do ściany, ale to nie wyszło. Drake teraz ofiarnie mimo wszystko musi bronić i dobitka mojego teammate'a 2-0, fantastycznie. Drake teraz z przebiciem, bo bał się, że dostanie challenge, ale ja starałem się go tylko i wyłącznie wysadzić, sforsowałem właśnie jego ruch i teraz podanie do mojego teammate'a, on będzie miał szansę na wyprowadzenie akcji, po której oczywiście pada bramka na 3-0, także fantastycznie zrobił to mój rzutek do tego stopnia, że po 3 minutach naszym rywalom, naszemu jednemu z rywali psycha siadła, także haha, zwyciężamy to spotkanie i przechodzimy do kolejnego, ale jeżeli komuś byłoby mało cudów, jeżeli komuś byłoby mało tego, że ten odcinek jest pierdolonym game changerem, to zobaczcie sobie to, bo po tym kickoffie setupujemy double jump reseta, po którym łapiemy jednego, drugiego, omijamy gościa do aerial bumpa, dziękuję, dobranoc, 1-0 i w taki oto sposób mamy odcinek z tą miniaturką, dzięki której kliknęliście właśnie w to wideo. Pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie, Xanax na kickoffie, goście zrobili fejka, haha, ale ze mną nie te numery ziutek, bronimy to oczywiście wszystko i Bekukos... Dobra, ciekawy nickname, ale ciekawe też jest to, że za chwilę będziemy mieli kolejną sytuację jump resetową, no, którą akurat mój rywal broni, tak? No wszystkiego przestrzelać nie będziemy, no dobra, bez przesady, ale przejdźmy do kolejnej sytuacji, w której Xanax strzela na pustą bramkę, na 2-0 i jak sami możecie zobaczyć, po minucie rywalom klękła psycha, także no gościu bumpnięty, podanie dupką do mojego teammate'a, który no nie pokwapił się do podjazdu, do tej piłki, ale dobra, no przejdźmy do kolejnej akcji, w której to Xanax stara się
mi podać. Ja oczywiście przejmę tą piłkę, przejmę po challenge'u, weźmiemy setkę rywalom i jeszcze bardzo ładne zbicie i gość wali swojaka. No tutaj już psycha ewidentnie siadła i po tym jak zagraliśmy kolejną akcję do podania do team, dobra, forfeit moi drodzy i przechodzimy do kolejnego meczu, do kolejnego spotkania, w którym tym razem dostaje Beko Kosa do drużyny, także gościu, który wcześniej dał forfeita, teraz jest u mnie. No i zobaczmy jak to się rozwinęło, ponieważ no po tej akcji, w której mój teammate challenge'ował na raz, ja zostałem sam w defensywie, zostałem owalony, nie będę oszukiwał i mamy na 0-1. Kolejna akcja, grane 50-50 z naszym rywalem. Zobaczcie, że ja cały czas naciskałem, to jest to, co wyciągaliśmy tak z poprzednich odcinków, żeby stać wysoko, żeby robić zamęt i oczywiście mechanika, to na czym najbardziej nam zależało, polepszyć się mechanicznie, jump reset i to niestety nie wpada, ale nieistotne było to, że nie wpadł raz, drugi, trzeci, istotne było to, że cały czas szukałem tych sytuacji, istotne było to, że cały czas dążyłem do tego, żeby mieć, wiecie, taką możliwość na aeriala, tak jak Zen, bo tak jak już analizowaliśmy w jednym z odcinków gierki Zena, to nie jest tak, że on jest taki fantastyczny, bo jest mechanicznym bogiem i strzela 100% sytuacji, nie moi drodzy, on jest taki fantastyczny, bo on potrafi doprowadzić do 40 takich akcji strzeleckich na boisku i wykorzystuje 5 z nich, ale w dalszym ciągu wykorzystuje je w stylu wręcz no fenomenalnym, prawda? Tego mu oczywiście ująć nie można, ale co właśnie chcę podkreślić, to to, że on nie wykorzystuje 100% swoich sytuacji, on nie jest robotem, on przecież też popełnia błędy i właśnie do tego dążyliśmy, żeby po prostu mieć tych sytuacji jak najwięcej, no i oczywiście ta droga, no po miesiącu grania, dzień w dzień, no mechanicznie oczywiście cały czas się polepszałem, także mińmy jakiegoś bolka, strzelmy na 2-0 i nie dajmy naszym rywalom w ogóle żadnych nadziei na to, aby wrócili do tego spotkania. No Flexin, możesz mnie challenge'ować ile chcesz, ale twój teammate zaraz dostanie aerial bumpa, po którym, no dobra, mecz się nie kończy po nim, ale i tak wygrywamy. Wygrywamy 2-1 i przechodzimy do kolejnej gierki. Trafiamy na Franciego w drużynie skurwysynie i w tym momencie zaczynamy. Zaczynamy od tego, że Franci setapował corner leada, no taki nasz mały nuksownik i cuti burrito z jakimś przebiciem, no więc zobaczcie, że ja cały czas naciskam, prawda? Że robię takie dziwne touchy, takie dziwne dotknięcia, które mają po prostu wyprowadzić naszego rywala z równowagi i nawet jeżeli nie strzelę teraz bramki, no to podamy do Franciego, który wykorzysta to na 1-0 i... Tak, no dobra, faktycznie moja nazwa była dziwna i to spotkanie szło jak składka. Ty, no w sumie nie wiem jak się mówi, ale mamy 3-1, kolejna jakaś sytuacja, w której Franci podaje do mnie, mamy 4-1 i to, no to było to, to było to, ten dzień był tym dniem. Przechodzimy do kolejnej gierki, w której to będziemy, moi drodzy, walczyli nie tyle o awans, co faktyczne możliwe przybliżenie się do SSL-a, na którym oczywiście już w tych odcinkach byłem nieraz i ten mecz dodatkowo pokazał mi, że dzisiaj nic mnie nie zatrzyma. No ale dlaczego? Skąd w ogóle takie pomysły? Skąd taki pomysł? No jeżeli komuś byłoby mało, jeżeli mało by było wam, że strzeliłem double jump reseta do aerial bumpika, no to oglądajcie to spotkanie, ponieważ no, przechodzimy do niego, mamy 1-1 i Zyflaw teraz będzie wyprowadzał akcję, gościu próbuje mnie bumpnąć i po tym jak uniknąłem demo, mamy pincia, który prawie że poleciał w ich bramkę. No ale dobra, przejdźmy do następnej akcji. Karane, co prawda, wyprowadza jakiegoś aeriala, to mu nie wychodzi, rywal clearuje, no i mamy taką dobitkę 20 na godzinę, ale tyle wystarczyło, żeby piłka no wpadła, tak? 2-1, kolejna akcja, blokujemy tutaj cosik i jeszcze challenge'ujemy naszego rywala i teraz mój teammate za wysoko podjedzie, dostaniemy w dupę. No, no taki głupi błąd z jego strony, 2-2, przejdźmy dalej i Karane teraz będzie starał się nam podać. Co prawda poda mi i patrzcie jaki kącik, patrzcie ten strzał, no tu wszystko w ogóle chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Precyzja, to, tamto, ale do tego pamiętajcie, jeszcze musiało dojść szczęście. Także 3-2 i patrzcie dalej, obserwujcie to spotkanie. Karane, no w defensywie, popełnia małego klopsa, dostaje bumpa i jest 3-3. Okej. Mamy kickoffa i teraz ja podskoczę do kickoffa, mam mało pusta, więc mój team rywal bumpnął mnie i dzięki temu strzeliłem na 4-3. Gościu chciał po prostu spowodować, żebym wybuchnął, a mimo to strzeliłem bramkę. No ale dobra, wyrównanie, 4-4 i obserwujmy dalej. Shugout, no w powietrzu, podbił piłkę, zagranie o backboard, mój teammate nie koniecznie zareagował tak jak powinien, ja próbuję bloknąć i gościu wyfrunął, no to niestety dostajemy w dupę. No ten mecz nie wyglądał najlepiej, tak? Mamy bramkę straty, ale mimo wszystko napisałem gościowi moja wina, żeby się nie stresował, bo chciałem utrzymać pozytywne wibracje. 4-5 i przechodzimy do kolejnego kickoffa, do rozbicia, do którego mój teammate już nie pojechał, więc ewidentnie no chyba się obraził, ale teraz zobaczcie, ma szansę na strzał i rywale bronią coś takiego, noż ja pierdolę, jeszcze dobitka, a goście przeżyli,
goście przeżyli, także zobaczcie, 25 sekund do końca tego spotkania. Musimy coś wykombinować, żeby strzelić bramkę i teraz patrzcie to, oddaję strzał, nabijam typa i piłka wpada w top corner. Ja pierdolę, jeżeli ktoś mi powie, że nie jestem farciarską szmatą, to nie wiem, kim jestem. Patrzcie jeszcze raz to, strzał i rzutek, no nie. 5-5 i przechodzimy do overtime'a, w którym teraz to mamy sytuację defensywną, w którym naprawdę rozdwajałem się i rozstrajałem, żeby oczywiście bramki nie stracić. Patrzcie, że prejumpuję piłkę z końca, no z odległości, no powiedzmy 2 kilometrów, żeby dolecieć do niej z drugiego krańca boiska. Dalej w defensywie, 42 boosta, staram się jakoś zablokować tą akcję i jeszcze podjeżdżam do piłki, kuksir pinch, żeby oddalić to wszystko i teraz mój teammate z challenge'em, 14 boosta, patrzcie, bo no wiadomo, trzeba teraz obronić aerial bumpa, więc bronimy to, jeszcze dobre 50 i Karane ma szansę na to, żeby strzelić tą bramkę, ale gościu wypierdolił na wave dashu, więc no było naprawdę z nim ciężko, chociaż zobaczcie, bo po tym jak gościu, no dobrze, podał mi tą piłkę, mamy oddany strzał do prawej strony i wygrywamy to spotkanie, ja se poprzeklinałem pod nosem i takie coś wygraliśmy, to było potwierdzenie, że los mi sprzyja, Ave Maria, naprawdę, no człowieku, przechodzimy do spotkania o awans do SSL-a i wiecie co jest najlepsze, że ja wam to wszystko pokazuję pod rząd, to wszystko leci pod rząd, to nie są mecze wycięte, możecie sobie sprawdzić, prawy górny, cofnąć troszkę odcinek, cały czas szła gierka za gierką, więc przejdźmy do tego meczu, w którym strzelamy na 1-0 i kolejna akcja, w której no dobra, nasi rywale też ładnie zajebali, żeby nie było, no ale teraz magiczny aerial w powietrze, jeszcze będzie podanie do mojego teammate'a, no musiałem coś zagrać sensownego, Zejad z dobitką na 2-1, Zejad jeszcze wjeżdża rywalom do bramki, 3-1 i tak naprawdę, no to spotkanie było ustawione, było pod nas po prostu, bo no popatrzcie, ten challenge pięknie wyciągnięty, jeden z rywali zagranie obok Walida i no mechanicznie, jeżeli ktoś mi powie, że nie sprogresowałem, to ja nie wiem, co ja jeszcze muszę zrobić, ponieważ po tym, jak wziąłem sobie teraz setkę z mida, wyskoczyłem do tej piłki, łapiemy jednego reseta, drugiego, followujemy to wszystko i Walid wydymany namiętko, FC Ruch odcinek rozpędzony, wbijamy SSL-a i tak oto ta przygoda zaczyna się od nowa. Pamiętajcie, że my lecimy solo queue do 2K o 4000 zł. Tak. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że mamy raptem kilka dni, aby to wszystko zrobić. A po drodze mieliśmy te lagi, to tamto, to sramto. I najgorsze, co mogło się wydarzyć, to to, że mi wtedy psycha siadła. Dzisiaj jest ona odbudowana. Dzisiaj robiłem rzeczy magiczne, rzeczy nie z tej ziemi. I mimo, że ten mecz będzie przegrany, to co teraz widzicie, to przegram. Żeby nie było, no zobaczcie, kurwa, jaka bramka wpadła. No to jest chyba jakiś hit, tak? To ten Kuksir Pinch należał do jednego z najbardziej nieoczekiwanych w tej całej pięknej przygodzie. W ogóle, kurwa, widziałeś takiego gola? Dobra, okej. 1-2, robimy fejka i strzelamy takiego fejka z Panisza na 2-2. Przejdźmy do kolejnej akcji, w której to dalej chcę wam uświadomić, że szło wyśmienicie, bo Fanta chciał coś zrobić, ale ja sprejumpowałem gościa. No dobra, jest jeszcze Arix, który broni piłkę, kurwa. Nie na moim posterunku, Gostek. 3-2 i możesz zamiatać podłogę. Fanta teraz bumpowany, próbuje coś tutaj podegrać, ale podanie i chłopy, kurwa, są tak dymani, że FC Ruch odcinek, powtarzam, FC Ruch odcinek dominuje tą ligę malutkich. Dobra. A mój teammate to gdzie? Po setkę i jej nie wziąłeś. No to tak jak mówiłem, tak jak tylko przypomnę, przegrałem to spotkanie. Byłem z wami szczery już na początku tego starcia. Więc oczywiście nie wszystko można było wygrać, ale no wiecie, tutaj był win, lose. I przeszliśmy do gierki, która była tak wyrównana MMR-owo do tego, przy czym skończyliśmy. I oczywiście na starcie Zekowi bierzemy setkę i zaczniemy nasze podrygi, nasze dryblik. Zejad, kolego malinowy, ty chyba kurwa poleciałeś w maliny, 1-0, ajajajajaj, ale dobra, jeżeli myślicie, że tamto było spoko, to obserwujcie to, bo Zeko, po tym jak weźmie sobie setkę, no będzie próbował wyprowadzić Eriala, skurwysynu, dostajesz danka na 2-0, z sufitu cię szczelędżowałem, czy dało się te spotkania grać kurwa lepiej, przecież człowieku, to była forma Boga, ja Zenowi naprawdę po raz pierwszy dorastałem do pięt, grałem jak pierdolony Zen, Vatira, połącz ich wszystkich, Okalit, TRK i RW9, nie wiem jak tam się go czyta, strzelam bramkę na 3-0.
Piękne, piękne i jeszcze raz piękne. Forfeit i moi drodzy, wbijamy 1900 tą oto piękną formą, tym oto cudownym zagraniem. Zew teraz w naszej drużynie, więc zobaczmy. No mamy kickoffa, który wpada. No taka kulturalna sytuacja. Nie ma tutaj nic więcej do dodania. Podanie do Zefa, gościu to wszystko podbija. Bierzemy setkę z defensywy. No i Xanax oddalił się, bo wiedział, że nadchodzi zagrożenie, którego kurwa nie jest w stanie powstrzymać. 2-0 człowieku. Xanax ze strzałem, ale gdzie z tą piłką? Ty chyba nie myślałeś, że ona do bramki wpadnie. Matko jedyna, jeszcze Ezek z wybiciem. Ale Xanax, wyprzedzony Xanax i tak oto szło. Zef jeszcze z sejwikiem, zobaczcie, wyprowadzamy kolejną akcję, Xanax rotuje i tutaj wave dashik, proszę bardzo, dymanie na śniadanie, 6-2, ależ to zrobił pan o urodziwym nicknameie, czyli ja, dałem sobie taki nickname, no co, przerwa, dobra, nie można tak rozpierdalać, robimy przerwę, obejrzmy sobie z Zeka McQueena jedząc przy tym pomidorówkę, tak, trzeba było napełnić siły, trzeba było po prostu coś ich zjeść i obejrzeli motywacyjny film, motywacyjny taki wiecie, Justin, 0 second goal, tu coś, tam coś, żeby się przygotować na najlepsze starcia, ponieważ zostało nam 91 MMR-ów do osiągnięcia sukcesu, więc no, wstałem na chwilkę, rozprostowałem plecy i przeszliśmy do następnych spotkań, do następnego spotkania, w którym znowu trafiłem na SK, a w enemy pierdolony kontenciarz Nymo. Panowie i panie, jeżeli nie wiecie, co to jest za Arab, to wiedzcie, że tracimy bramkę, ale wiedzcie, że jest to kontenciarz, który na tym kanale przewijał się już nieraz, także stali widzowie na pewno teraz no mają taki malutki uśmieszek, a tymczasem przejdźmy do strzału i mamy 1-1. Kolejna akcja i Esko, no z takim kickoffem, który niestety ponownie nie sprzyjał naszym interesom i tracimy bramkę na 1-2. Następna sytuacja, Esko jest w stanie jakoś tam podać, nie udało mu się to, więc doskakujemy do kornera, żeby utrzymać presję. No i mój Żutek znowuż nie w tempo skoczył, Nymo wybija piłkę, ale ja ustawiony strzelam z takiej pozycji, Żutek bampuje naszego rywala i mamy 2-2 w tej sytuacji. Nymo, zobaczcie, że próbował coś tutaj wyprowadzić, ja go blokuję. Esko teraz w defensywie, zostawia mnie samego, jestem bampowany, a mimo to poszedł clear i teraz tylko trzeba doprowadzić tą piłkę do pustej bramki, także mój Żutek poszedł bampować, a my strzelamy na 3-2, teraz no zobaczcie, bo kolejna jakaś taka Nymo, takie podrygi, w ogóle nie wiem co on tutaj robił, wjazd na backboard i teraz patrzcie, bo gościu, jump please, no nie byłem w stanie tego obronić. 3-3. Mamy rozbicie, mamy kickoffa, na którym Nymo robi jakiegoś delaya, ale tym razem to my wychodzimy z tego zwycięsko. 4-3 i prowadzimy w tym spotkaniu. Minuta do końca naszej pięknej rozgrywki. Nasz teammate został minięty, my to bronimy i Nymo teraz przed jakąś taką swoistą, dogodną szansą, ale bez przesady. Podanie piłki do Esko i ten clearuje nam całą tą sytuację. Jeszcze kolejny pre-jump z sufitu. Ja byłem kurwa wszędzie. Tutaj może była jakaś próba podania, no to nie wyszło. No i pół minutki, trzeba tylko i wyłącznie utrzymać wynik. Ja znowuż bronię jakiegoś chorego jump reseta. To bridge jumpowanie cały czas działało. Teraz zobaczcie, że staram się zebrać padziki. Widzę setkę nam idzie, więc dojedziemy sobie do tego wszystkiego. 22 sekundy do końca tego meczu. Nymo podaje i teraz chciałem bumpnąć naszego rywala, chciałem sforsować. No niby się udało, ale mój Żutek został minięty na bramce. 4-4. Moi drodzy, kolejne rozbicie. Nymo teraz ze strzałem, ja muszę to wybić. Mamy 12 boosta, a piłka cały czas na naszej połowie, a piłka co najlepsze na cały czas przy naszej bramce i Nymo, ostateczne starcie, ostateczna akcja, którą na całe szczęście SK broni jeszcze gość w powietrzu, ja na bramce, czekamy na jego dubla i przechodzimy do overtime'a. I co mogę więcej powiedzieć, w overtime'ie naprawdę naciskaliśmy, zobaczcie, tutaj strzał, Nymo to obronił. No dobra, no to atakujemy dalej. Zobaczcie, Nymo last man skoczył, ja mam strzał na pustą bramkę, no to oddajemy i rywal, no jakimś cudem wrócił do defensywy na czas. No dobra, no to dalej. SK sam w defensywie, gościu przed szansą na strzał i teraz spokojnie wybijamy to do prawej strony. Okej, mamy dribbling 1v1, no sram v1, bo gościu mnie wysadził. No dobra, no to lecimy dalej, 2 minuty już jesteśmy w overtime'ie. Ja tutaj próbowałem przyjąć piłkę, no blokujemy strzał Nymo, bardzo mało boosta mamy, więc musimy jakoś tam podać do mojego teammate'a. Podanie na pustą i gościa nie ma, no kurwa, ile można na nich naciskać. No to SK, znowuż, próbuję jakoś wyjść z defensywy i ja spokojnie kleję to sobie i powietrzna sytuacja. No teraz musi być to jump Rio.
Jump reset, no i poleciało. AS-ka zagrywka gdzieś tam do prawej strony. No to dobra, no to jeszcze raz, ileż można. Ja stwierdziłem w pewnym momencie, że tu już nic nie wejdzie, no to low 50. No też nie, kurwa, też nie low 50. Co mogłem więcej zrobić? Aerial nie wchodził, low 50 nie wchodziło, strzały mocne nie wchodziły. Więc wpadłem na jeden genialny pomysł, który rozwiązał tą całą sytuację. Moi drodzy, minęliśmy Nymo i w momencie, w którym miałem szansę na to, żeby oddać strzał, poleciałem na bumpa, wyczyściłem drogę do bramki i mamy 5-4. W końcu wygraliśmy ten overtime po 5 minutach bez bramki, wyszliśmy z tego zwycięsko i ja nie będę oszukiwał, następne gry również leciały pięknie. 1919, a tutaj gierka, w której wygrywamy 5-4, no nie ma tutaj żadnego haczyka, tu nie będzie overtime'a. Ten dzień był niesamowity, wbiliśmy ponad 100 MMR-ów, więc stwierdziłem, dobra, jak tak zajebiście idzie, żeby później nie było, że zacznę dużo przegrywać, zagramy do dwóch przegranych, dwie gierki przegram i tak będę mnóstwo MMR-ów na plus tego dnia. My mamy kilka dni do końca challenge'u, a w następnym enemy Blue i Enlit, Mish Dreamhacka i jego teammate, także no moi drodzy, gramy do dwóch przegranych, zobaczmy co tutaj będzie się działo, ponieważ Kasper jak wyprowadza akcję, będzie łapał jump reseta, strzał na pusto mi oj, o kurwa, no to zaczęliśmy moi drodzy naszą gierkę z mistrzem Dreamhacka. No dobra, no okej, no zaczęło się tak, gościu nie trafił na pusto, ja też wyskoczyłem, zobaczmy kolejną akcję, no nie udało mi się bumpnąć Blue'ego, prawda, Kasper tam gdzieś przypadł, bordzie żarzy i no to kurwa, tyle było moi drodzy, 0-2 Blue'i w powietrzu i dobra, no nie będę oszukiwał, że z Kasperem było bardzo ciężko, gość mnie bumpnął i na całe szczęście w ogóle wybroniłem to, mamy strzał na pustą i jest 2-1, ale to był teammate typu topór, to był teammate typu no człowiek przesada, ponieważ mamy tutaj sytuację, no kurwa człowieku, jak ty mogłeś w tą piłkę nie trafić, przecież to była czysta szansa na szansa na szympansa, ale mimo wszystko, mimo takiego durnia dalej starałem się wygrać i zobaczcie, że Blue jechał mi na bumpa, ja biorę setkę z kornera, omijam gościa, Enlit no wypstrykał się z pomysłu, więc wyprowadzamy akcję, omijam bumpa na Enlidzie, mijam Blue'ego, Dreamhack czempiona, strzelamy na prawy górny i okej, mamy 2-3, trochę zlagowane, ale mamy, 17 sekund do końca, Kasper w powietrzu, po raz pierwszy robi coś sensownego, zobaczcie, przebitka Blue'ego, będziemy mieli strzał na bramkę i wyrównanie, nawet w takim spotkaniu znaleźliśmy jakieś wyjście z tej sytuacji, także przechodzimy do overtime'a, w którym jestem w defensywie i kurwa, Blue mnie kopnął, no Blue mnie kopnął, więc to jest ta pierwsza przegrana, o której mówiliśmy, a no niestety później jeszcze nadeszła druga przegrana, więc taki oto sposób kończymy naszą serię zwycięstw, ale w dalszym ciągu przypominam, wbiliśmy 1921, zaczęliśmy ten odcinek od 1827, wbiliśmy pierdolone 94 MMR-y na 2 dni do końca challenge'u po załamaniu psychicznym, po tym ja się nie powinienem podnieść, a dostałem kolejnej energii, dostałem jakiegoś odżywienia, odrodzenia, także moi drodzy, zostały nam 2 dni do końca challenge'u na to, aby wbić 80 MMR-ów.